Mieczysław Smolarski. Spytek z Melsztyna. W wieńcu wieżyczek i wykuszy, spośród strzelistych baszt i wież, zamek w Melsztynie spoglądał na słońce zachodzące. W padole huczały fale Dunajca, a po boku odzierżył wzgórza las, głucho szumiący, wielowiekowy, nieprzebyty. I oto teraz zorze, które zbierały się na zachodzie, przelały na rycerską siedzibę całą falę swoich promieni. Zalśniły oprawne w ołów sześciokątne przeźrocza. Krwawszemi wydały się mury z czerwonej cegły, zaróżowiły się białe kroksztyny blankami zazębione i zaświeciła kratą od bramy dźwignięta na zawieszonym u piętra łańcuchu. Oczekiwano gości snać, gdyż zwodzony most opuszczono dziś, pochyliwszy skrzypiącego żurawia, a wjezdna brama zamkowa stanęła na oścież otwarta. Potężny był to gród i pełna potęgi była pamięć o tym, który go na tym wzgórzu wydźwignął. Chodziła jeszcze pieśń roznoszona przez gęćce i chwytana przez rybałty. Krążyła po ziemi polskiej żałośliwa i żałobna, trwalsza w sobie, niżeli życie XIX wojewody. Śpiewała o śmierci starszego pana Melsztyna, władcy Samborszczyzny i całego Podola, który u boku księcia Witolda na dalekich rubieżach nad Worlską legł tatarską strzałą, porażony. Rozsypało się wówczas kwiecie polsikiego rycerstwa, a na czele ich zginął, nie chcąc cofać się do ostatka czci swej, aż do śmierci miłośnik w chwale swojej bezpotomny. Syn jego inaczej sobie poczynał. A jednak świetny to był pan i oblicze po ojcu odziedziczył gładkie, a postawę piękną i rycerską. Otóż teraz podejmował gości w wielkiej sali zamkowej. Już u wejścia do krużganku, który suto zaścielały kobierce przed drzwiami zdobnymi w piękny liść winogradu, podnosili huczny głos bębniści i trębacze. Wesołek ryc w czapce błażeńskiej przedrzeźniał pana, zapraszając gości lub zakrajczym na prześcigi koniu do kuchni, gdzie iże znany był również z łakomstwa, jak i dowcipu, wyławiał z przygotowanych przysmaków marcypany lub cukier lodowaty. Piszczkowie gędli, bębniści na chwilę ustawszy, krzyczeli błazen, brząkał dzwonkami. Jak się weselić, to weselić. A jednak Spytek marszczył twarz i podchodził ku oknu, gdzie nad drogą wzwyż do zamku woniejącą wiosną gasnęło nad rzeką i nad lasem zachodzące słońce. W komnatach warno było, lecz snać nie wszyscy goście przybyli, których się spodziewał. Zjawił się w kilka koni Jacuś Kornicz, syn pana siostrzeńca, posły, no które jakieś wieści przyniosły. Wjechał hucznie i strojno Dzierżek z Rytwian, synowiec prymasa Polski i biskupa Okłoci Gnieźnieńskiej, Wojciecha Jastrzębca. Ten jako nigdy bez białogłów nie jeździł, przywiózł z sobą ludkę z Wronic, a jak inni mówili, po prostu wesołą ludkę z Krakowa. Spójrz na niego. Oto stoi w jupce z kamchy atłasowej. Od bioder zsuwa się na nią złoty pas, kosztownymi kamieniami nabity. Na nogi przywdział buciki z długimi nosami maści czerwonej. Sieje wokół iskrami klejnotów, blaskiem złota i atłasów. Nie brak mu teraz bogactw, gdyż przed kilku ledwie dniami złupił skarbiec stryja, biskupa. Spytek czuprynę ma podgoloną, a szatę długą, sobolami bramowaną. Dzierżko kuso ubrany bardziej po cudzoziemsku utrefił pięknie włosy, które mu uszy zasłania. Ludkę ramieniem objął w pół i stoi, rozprawiając z gośćmi, w których niemało jest rycerzy błędnych, a raczej niespokojnego ducha, a szybkiej garści obieży światów. Pan Melsztyna, choć sam dumny, jak król. W drużynie swej nie przebierał. Plany snuł rozlełe i trzeba mu było jeno ludzi chętnych do czynu.
Rycerze przygód podziwiali teraz klejnoty Ludki. Stała w sukni obcisłej, na piersiach bardzo przyległej, w przepasce z pereł, spod której wysuwały się włosy jedwabiste. Rubin iskrzył się na spięciu stanika. Rubin ten podziwiał kawaler Foscari, który musiał uchodzić z Włoch, a po długiej wędrówce od roku już gościł u Spytka. Cudny to klejnot, mówił. Spięcie takie 20 węgierskich grzywien warte. Dzierżek zaśmiał się i odparł. Jakoż nie ma być piękny, kiedy z arcybiskup jej skarbnicy? Zajęli się tą sprawą rycerze i straceńcy. Kiedyż to można zdobyć łup tak obfity? Niektórzy wiedzieli już o wyprawie dokonanej przez Dzierżka, ale on wszakże zadowolony z siebie puścił Ludkę i pod boki podparłszy się opowiadał. Stryj mój z knerzy, jako wiecie, i ze wszelkich wydatków pilnie przed sobą liczbę czyni. Nie masz on innego dziedzica jak ja i moi bracia. Długo mi więc ze swoich bogactw coś nic nie udzielał. Przecież wreszcie zawiązał węzełek na sakiewce. Łża to byłoby, już nic nie posiadał, gdyż wiedziałem, iż wielkie skarby koło Lubnic w piasku zakopał. Snać bojał się, byście satnie przemocą ich nie wzięli, przerwał okrągły i krępy świętopek z Zawady Cześnik Krakowski. Siła może i niebyłych brak, gdyż nie masz rycerza, który by bardziej ode mnie nienawidził wszelakiej nieprawności. Ale kiedy łże, to nie będę prawotą dochodzić. W on czas wezwała mnie matka, jako wiecie, Dorota Starnowa, rzekła się. Statkuj się, nieszczęsnego swego kochania do Owki poniechaj, a króla miłościwego o łaskę pospiesz prosić. Jeszcze ci kiedyś ku siwej brodzie zacznę przypadną majątności. Tak mówiąc, wyciągnęła z balsamki kawałek pergaminu, na którym stał stryjowski testament. Ja za pergamin niby to, że się namyśleć, a tymczasem dałem skrypie do przepisania i nurzył stryjka posiadłości. Co zacz stało w onym pergaminie? Pytał pan Foscari. Posłuchajcież, jako dziwnie było napisane. Ja, Wojciech Jastrzębiec, godnych umrzeć miał przedtem, to napisać kazałby mej duszy nie zostało. Idźże do Lubnic, jest tam gród, a pod grodem jedna karczma i jeden młyn, a tam jedna woda wpada. Pofolgujże za tą wodą, aż ujrzysz trzy stajnia, a kiedy nadejdziesz drzewo przy drożu, tu, aby nikt nie poznał, na ono drzewo patrz, gdzie urżysz gwiazdy i miesiąc rylcem napisane. Kopiąc tam, wejdziesz do obszernej piwnicy, gdzie stoi miska, a kaganiec. Pędz zapaliwszy idź, a znajdziesz moje miny, które leguje Dzierżkowi i braci jego, jeśli jenże z Bogiem się pojedna, a na ziemię swej statecznie oświęcie, zaś jeśli nie, to jeno Świętkowi i Przemkowi tak o Bogu i ludziom polecam prawem się świadcząc. Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup. Podebraliście zatem skarb? Pytali słuchacze. Spełniliście jego wolę, aby nic na jego duszy nie ostało. Jakoż gniewny, że wuj tai się przede mną, a jeszcze na przekorę ludzką klauzulami chce wystawić, podebrałem nocą skarb i na własne przejąłem używanie. Trzeba mi go zresztą było na zaloty do Owki Mazowieckiej, którą, jak wiecie, odbić chciałem Wackowi, księciowi cieszyńskiemu. Było w onej piwnicy pieniędzy polskich i węgierskich siła, a naczyń i klejnotów za grzywien 40 000. Sierdził się na matkę moją arcybiskup i zadała tajemnicę, a potem zebrał poczet zbrojnych i jechał do Rytwin majątki swe odbierać. Dopuściłem go blisko, ale miałem dwie teraśnice na murach, więc huknę doń raz i drugi dla postrachu. Nie moją winą było to, że o mało stryjka nie zabiło. Wtedy uciecha była patrzeć, jak za blanki z klechami w ucieczce rozroby przesadzał, a wszyscy zbrojni szczytami dzwoniąc drałowali za nim. Zajadły człek, ba, zatrzymał się jeszcze i kijem mi pogroził.
Śmieli się głośno rycerze błędnych przygód i pochwalali głośno postępy Gdzierzka. Najgłośniej zaś śmiał się 13-letni Jacuś Kornicz. Z prawego rycerzy zbójników nasienia jeden pan Świętopełk z Zawady oburzył się nieco w duszy na świętokradztwo i przeżegnał się ukradkiem. Nie pochwalił także pan starsz z Białczewa, który przystanął przy nich od chwili i słuchał opowieści. Toście, jako widzę, własny ród i bracia ogłupili. Owa, dostaną oni jeszcze włości po Wojciechu, które mnie nie przypadną, chyba że się z nim pojednam. Bywało już tak, potwierdziła Ludka. Bywało i będzie może. Cóż z tego, kiedy Owka i tak moją nie zostanie? Co wam mówić o dziewce książąt mazowieckich, gdyście już inną ulubienicą pocieszyli? Ludka co innego, ani jej o to żal, że tamtą miłuje. Wesół jestem, ale nie mówcie, iżem się pocieszył, gdyż miłość to w sobie ma, że rzadko albo i nigdy w weselu bywa. Jeno zawsze w smutku, w tęsknocie trwa i przemieszkawa. Jakże to? Spytał pan Cześnik, który nie mógł takiej kombinacji wyrozumieć. Głuchym powtarzać nie będę, huknął Dzierżek. Właził w góry przepaście, kochał niewiast 12, zapiał wesoło ryc, który bystro słuchał. Dzierżek zamierzył się nań, ale błazen umknął szybko między dworzan, którzy poczęli już złoczone misy i puchary nieść do stołu. Tego świrka przetrącę kiedy, mówił pancerz Rytwin. Strejkowi Zasie, chcąc go pocieszyć, odesłałem srebrem nabijane udzieńce, aby na przyszłej koronacji godnie mógł występować. Jeno, że nie wiadomo jeszcze, kogo nam koronować przyjdzie, rzekł Spytek. My, Spytku, za tobą. Kogo każesz popierać będziemy? Krzyknęli zebrani.